jemy kolację i zauważcie, wszyscy kelnerzy mają plakietki z parafią Kalna. Chcielibyśmy sobie więcej takich wspaniałych grup, niesamowitych, zdyscyplinowanych, zawsze uśmiechniętych. No nic, tylko z wami jeździć po całym świecie. Jaki pasterz, taka grupa. No, dziękujemy temu pasterzowi. Ksiądz Kazik, dziękujemy tobie, że dzięki. Wychowałeś na tak wspaniałych podróżników. Też jestem z nich dumny. Naprawdę są wspaniali, dlatego dziękujemy wszystkim pielgrzymom, którzy naprawdę dają serce, aby się tutaj sprawdzić. Hania po raz pierwszy też jest szczęśliwa, nie? Pięknie. A braciszek to już się zapisał na następną pielgrzymkę. To jest nie do wiary. Pięknie. Zawsze. Nocach spędzonych tutaj w resorcie Aziza żegnamy te piękne widoki, apartamenty, basen, naszą stołówkę, uśmiechniętych, którzy nas obsługiwali. Żegnamy niejako piękno Filipin. Już kończy się nasza przygoda tutaj w resorcie Aziza. 5 nocy, wspaniałe chwile, stąd żeśmy wyruszali w różne miejsca, zwiedzając El Nido, zwiedzając tutaj laguny, zwiedzając te wszystkie wyspy,
tutaj uprzejma obsługa, wszyscy uśmiechnięci, tutaj msza święta, przygotowane wszystko, ponieważ byliśmy pośród ludzi bardzo wierzących, ludzi nam bardzo życzliwych, którzy podchodzili do nas, aby nam błogosławić i abyśmy im błogosławili. Także tutaj byśmy przeżyli trochę nieba, trochę raju, a niestety wszystko co piękne się kończy, dlatego teraz udajemy się na lotnisko, aby stamtąd polecieć do Manili i jeszcze jutro w stolicy Filipin chcemy spędzić ten jeden dzień i ostatecznie pożegnamy Filipiny, chyba już na zawsze, ale zawsze będą to wspomnienia raju na ziemi. Oto lotnisko w Puerto Princesa. Niezwykłe, jest tak bardzo prymitywne. Wchodzi się, wszystkie bagaże są tutaj kontrolowane i przechodzi się do dalszej części. Tutaj stoimy w kolejce, aby oddać bagaż. Bagaż oddaje się na takie prymitywne wagi. No, już nigdzie takich nie ma, ale są bardzo dokładne, chociaż zaniżają o kilogram. Też pociągu nie ma, tylko prawda walizki się tutaj daje. A tutaj mamy numery lotów. Przechodzimy przez kontrolę osobistą. Bagaż podręczny jest kontrolowany i całość lotniska. Za chwilę wylatujemy tutaj z Puerto Princesa do Manili. To lotnisko jest dzisiaj po raz ostatni otwarte. Jutro wszyscy będą startowali z nowego lotniska, dlatego jest tutaj no taki romantyzm filipiński. Jutro będzie już cywilizacja, ale my się tutaj dobrze czujemy. Rozpoczyna się lot do Manili tym samolocikiem.